Dzień dobry, czy to policja sądowa? Będę pod wejściem dla adwokatów za około 10 minut. Nazywam się Sprocket. Tak miałem pseudonim przestępczy. Byłem członkiem grupy pruszkowskiej, przestępczych grup zbrojnych. Czym się pan zajmował? Zajmowałem się przemocą, czyli konkretnie pobicia, porwania, wymuszania haraczy. I to była nasza specjalizacja. Zdecydowałem się zerwać z tym światem. Zacząłem zeznawać. Zostałem świadkiem koronnym. Zeznawałem przeciwko policjantom. To okazało się powodem, dla którego w efekcie pozbawiono mnie statusu świadka koronnego. Dlatego, że otwarcie mówiłem o tym, że funkcjonariusze Zarządu Ochrony Świadka Koronnego namawiali mnie do tego, żebym zmienił swoje zeznania dotyczące Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Jestem normalnym świadkiem, mam obowiązek zeznawać, ale jednocześnie powinienem być chroniony. Zeznałem o około 400 przestępstwach. To były przestępstwa z użyciem broni, z użyciem przemocy. Ja zeznawałem na temat korupcji w policji jeszcze z drugiej połowy lat 90. O współpracy gangsterów z policjantami? Nie, o pracy policjantów dla gangsterów. Zgłaszaliśmy się do skorumpowanego policjanta, dajmy na to, naczelnika Wydziału Prewencji gdzieś w jakiejś jednostce. Prosimy o pomoc, suma, którą oferujemy jest taka i taka. Naczelnik był już na stałej pensji, w związku z czym on szukał na własną rękę albo rozwiązań służbowych, formalnych, które umożliwiałyby ukręcenie tej sprawy, albo też szukał skorumpowanych innych swoich kolegów. A co się stało z policjantami? A w większości, ogromnej większości, cały czas pełnią służbę. Zeznawałem m.in. przeciwko naczelnikowi Centralnego Biura Śledczego Zarząd w Łodzi, który w tej chwili jest generałem policji. Dzisiaj ci policjanci cały czas są w służbie i mają możliwość wywierać wpływ na takich ludzi jak ja. Dzień dobry, na nazwisko... No to pan do nas. Tak jest, dzień dobry panom. Jakieś mam dominy, karabiny? Niestety nie. Niepojęta jest w tej materii bezczynność prokuratury. Nie jest to niewątpliwie lojalne postępowanie organów państwa w stosunku do człowieka, który przyczynił się do ujawnienia własnych przestępstw, przestępstw innych osób i mało tego. I jeszcze powiedział o zdarzeniach, o których organy ścigania nie miały zielonego pojęcia. W tej chwili boję się śmiertelnie. Żona jednego z moich kolegów, żona Bajbusa z grupy Mokotowskiej, została po prostu zastrzelona. Bajbus miał identyczną sytuację jak ja. Każdy dzwonek do drzwi, czy każdy telefon, czy każdy późniejszy przyjazd na parking, kiedy musimy wyjść z samochodu, kiedy jest ciemno, to jest moment zagrożenia. Kiedyś to ja byłem tym, który tych porwań dokonywał. Wiem, jak banalnie łatwe jest dokonanie porwania. To jest banalnie łatwe. Zeznawałem nie przeciwko ludziom, którzy są jakimiś osiłkami z siłowni, tylko zeznawałem m.in. przeciwko takim osobom jak Słowik, Słowikowa, Malizna, czyli przeciwko ludziom, którzy są bezwzględnymi bandytami oddanymi życiem i duszą życiu przestępczemu. W związku z czym to zagrożenie jest dla mnie kolosalne. A nie żałuje pan, że został świadkiem koronnym? Nie żałuję, że zerwałem z dawnym życiem. Czuję się koszmarnie i oszukany, i wykorzystany. Państwo po prostu mnie oszukało. Wycisnęło mnie jak cytrynę, zostawiło mnie na pastwę przestępców.